Członkami kasyna gostyńskiego byli również księża, a rola duchownych w walce o polskość na terenie ziemi gostyńskiej miała szeroki zasięg. Określenie Polak-Katolik miało na terenie Wielkopolski inny wydźwięk niż na przykład w zaborze austriackim. Państwa zaborcze, Prusy, kraj ewangelicki i Rosja, kraj prawosławny, były dla Polaków również obce religijnie. Prusacy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jakie znaczenie w utrzymaniu polskości spełniało podkreślanie religijnej odrębności wobec protestanckiego państwa pruskiego. W okresie nasilenia Kulturkampfu wielu księży z powiatu gostyńskiego skazywano na kary więzienia za nielegalne odprawianie mszy i uczenie religii. Ośrodkiem krzewienia polskości, polskiej tradycji i kultury była też Święta Góra, miejsce kultu Matki Boskiej Świętogórskiej Róży Duchownej i siedziba Kongregacji Księży Filipinów. Nie bez powodu więc 17 września 1875 roku zjawił się w tutejszym klasztorze radca Gebel, informując o rozwiązaniu kongregacji i konieczności opuszczenia klasztoru przez zakonników. Majątek księży został skonfiskowany, a Filipini wrócili z wygnania dopiero po I wojnie światowej. To ważne miejsce w historii regionu. Dowodem jest status pomnika. No właśnie, jakiego?